Dobór do policji trwa. Jeśli chcesz w życiu pomagać innym, dbać o ich bezpieczeństwo, a także o porządek publiczny, masz do tego wyjątkową okazję, aby dołączyć do nas i wstąpić w szeregi policji. Możliwości, jakie daje Ci służba w policji, są ogromne. Każdy z Was w naszej formacji znajdzie miejsce dla siebie. Jest to jeden z nielicznych zawodów, który pozwoli Ci na realizację Twoich pasji, a także zainteresowań. W przygotowanym przez nas spocie chcielibyśmy przedstawić Wam specyfikę pracy przewodnika i jego psa służbowego, którzy na co dzień pełnią służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie. Ich czworonożni partnerzy są specjalistycznie wyszkoleni w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego, wykrywania narkotyków czy tropienia śladów. Psy służbowe na co dzień wykorzystywane są choćby do zabezpieczenia imprez masowych czy do szeroko pojętej działalności profilaktycznej, a ich podstawowym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Olsztyna oraz powiatu olsztyńskiego. Serdecznie zapraszamy i życzymy przyjemnego oglądania. Wstąpiłem w 1997 roku. Przez 2 lata pracowałem bez psa. Później, ze względu na to, że lubię zwierzęta, to chciało mi się pracować z psem. I pracuję do dzisiaj. Jest to mój trzeci pies, zostań. Jest to mój trzeci pies, ponieważ 2 poprzednie zakończyły karierę w policji. To jest mój trzeci partner służbowy. Bawi się Lego, rozumiemy się, można powiedzieć, bez słów. Szkolił się ze mną przez 6 miesięcy w szkole w Sułkowicach, niedaleko Warszawy. Bardzo sympatyczna szkoła, spędziliśmy tam miłe pół roku. Spędzimy chyba ze sobą już cały czas, który mu pozostał, albo mi. Lego został wyszkolony do tropienia śladów osób. Potrafi tropić ślady osób zaginionych. Potrafi też ugryźć, kiedy trzeba. Nieraz, można powiedzieć, ratował mnie z różnych niebezpiecznych sytuacji. Policja, stój, bo żyje psa! Puszczam psa! Służba policji bardzo fajna z psem, polecam każdemu, kto lubi zwierzęta. A na chwilę obecną nie wyobrażam sobie innej pracy jak z tym partnerem. Nigdy się nie skarży, zawsze jest gotowy do działania.